Po miesięcznej przerwie technicznej program lokalny wraca na antenę. Patryk Mylerski, dzień dobry. W dzisiejszym wydaniu skupimy się na relacji z wydarzeń wakacyjnych. A teraz skrót tematów. Myślę, że plony w tym roku były dosyć dobre. Pamiętajmy o tym, co wydarzyło się 80 lat temu. Chciałabym zachęcić kobiety, żeby były pewne siebie. Te bagna tutaj są wymagające, nie wszędzie na pewno wjedziemy. To jest czas łaski, który napędza na cały rok. Mniej więcej o 1/3 liczba uczniów w naszej szkole wzrosła. Mówimy o rzeczach ważnych, o energiach, które powinny nam towarzyszyć. W propozycjach programowych znalazły się relacje z eventu Stowarzyszenia Inicjatywa, Wąbrzeskiego Rokowiska oraz rozmowa z księdzem Bartłomiejem Surdykowskim. A w informacjach z ratusza kilka słów o letnich turniejach piłki plażowej oraz nożnej. 3 sierpnia na boisku przy Wąbrzeskiej plaży odbył się turniej siatkówki plażowej. Początkowo wydarzenie miało być skierowane głównie do osób ze struktur samorządowych. Aczkolwiek samorządy zgłosiły się tylko Urząd Miasta Wąbrzeźno oraz Starostwo. Dlatego zaprosiliśmy także do udziału organizacje pozarządowe, a także Straż Pożarną, Policję i inne instytucje. Mecz piłki siatkowej służył przede wszystkim promowaniu zdrowego stylu życia oraz ociepleniu wizerunku samorządowców, którzy przy okazji mieli szansę na mniej formalną niż w przypadku oficjalnych spotkań rozmowę. Żebyśmy wspólnie mogli też gdzieś tam w kuluarach porozmawiać, zaznajomić się, sprzedać jakieś swoje dodatkowe, ciekawe imprezy, które chcemy organizować. I raz jeszcze podkreślam, integracja. Integracja i rozrywka. Oprócz turnieju dla samorządowców odbyło się również wiele innych wydarzeń, takich jak mecze piłki nożnej czy siatkowej. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie organizatorów i obecne w mieście obiekty sportowe. Ja mogę powiedzieć jako mieszkaniec Wąbrzeźna, że się bardzo cieszę, że nad naszym jeziorem jest miejsce, gdzie można pograć w siatkówkę i mam nadzieję, że w przyszłości będzie nas tu jeszcze więcej. Więcej zespołów, więcej chcących grać w siatkówkę plażową. O to chodzi. Zdrowy tryb życia. W turnieju samorządowców wzięło udział 7 drużyn, dzielących się na 2 grupy. Każdy mecz kończył się po pierwszym secie. Na zwycięskie drużyny czekały pamiątkowe puchary, a za zajęte pierwsze miejsce bon do jednej z wąbrzeskich restauracji. A co działo się w powiecie wąbrzeskim? Ostatni tydzień wakacji dla dzieci z rodzin zastępczych był wyjątkowo aktywny, a sobota dla rolników stanowiła zwieńczenie tegorocznych żniw. Ponadto dowiemy się o 2 projektach przygotowywanych przez zespół szkół zawodowych. Otrzymaliśmy tutaj z panem starostą dożynkowy chleb. Jest to symbol ciężkiej pracy, efektów tej ciężkiej pracy rolników. I życzmy sobie nawzajem, aby ten chleb był sprawiedliwie dzielony, żeby starczyło dla wszystkich. Uroczyste przekazanie chleba gospodarzom dożynek to jedna z wielu tradycji towarzyszących temu świętu, które w naszym powiecie obchodziliśmy 31 sierpnia. Tego dnia w gminie Płużnica nie zabrakło przedstawicieli władz miasta, powiatu, jak i województwa. Sam jestem rolnikiem i doskonale wiem, ile kosztuje wyprodukowanie przysłowiowej kromki chleba. Mimo ogromnego postępu technologicznego, nadal w uprawie roślin tak wiele zależy od sił przyrody. I ta pokazuje niekiedy, jak trudna i odpowiedzialna i ciężka i nieprzewidywalna jest praca na roli. Pomimo upałów, trwających susz przeplatanych z gwałtownymi opadami, rolnicy nie zaliczają tego roku do najtrudniejszych. Na początku zapowiadał się trudny, ale później pogoda sprzyjała. Myślę, że plony w tym roku były dosyć dobre. Nie były jakieś niskie. Myślę, że jest dobrze. Z tegorocznych plonów udało się stworzyć piękne wieńce dożynkowe. Te tradycyjne koniecznie muszą składać się z 4 rodzajów zbóż, zawierać inne płody rolne, układać się w kształt korony oraz być oryginalnie zaprezentowane. Te czynniki szczególnie brane są pod uwagę przy wyborze najpiękniejszego.
Chciałam pogratulować wszystkim, którzy podjęli się zadania zrobienia wieńca dożynkowego. Według naszej oceny wszystkie są przepiękne i na swój sposób wyjątkowe. Trzymając się jednak określonego regulaminu, komisja musiała wybrać najładniejszy wieniec dożynkowy. Ten przypadł gminie Płużnica. Tak naprawdę stuprocentowej koncepcji nie mieliśmy. To wszystko, co zostało stworzone z tych naturalnych ziół, zbóż, traw i nasion, te kwiaty, które były tworzone, to wszystko się działo spontanicznie. W tym roku naprawdę ukłony w stronę gospodarzy, bo wieńce przepiękne, a już ten, który wszedł do konkursu właśnie na powiatowy, rzeczywiście jest godny tego pierwszego miejsca. Jak co roku dożynki były okazją do rozstrzygnięcia konkursu Piękna Zagroda, w którym poznaliśmy właścicieli najbardziej zadbanych działek siedliskowych oraz zagród wiejskich. Jeszcze raz ogromne brawa. To są 3 pierwsze miejsca w konkursie powiatowym. Wręczono dyplomy uznania wojewody kujawsko-pomorskiego oraz odznaki zasłużony dla rolnictwa. Nie robię swojej pracy dla jakichś nagród. Robię to, bo lubię. Jestem sołtysem w miejscowości Ryńsk i staram się jak mogę najbardziej pomagać moim rolnikom, z nimi żyć, pracować. I właśnie tę współpracę można było zauważyć podczas turnieju sołectw, który rozegrano w trakcie dożynek. Na wszystkich czekała także masa atrakcji w postaci stoisk oraz występów na scenie, gdzie swoje umiejętności zaprezentowała grupa taneczna z Błędowa. A imprezę uświetnił koncert zespołu Zacznij od Bacha, tribute to Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Dla wychowanków rodzin zastępczych z powiatu wąbrzyskiego ostatni tydzień wakacji był pełen wrażeń. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyszli z propozycją ciekawego zagospodarowania 5 dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W tym tygodniu organizowaliśmy wakacje z PCPR-em. To już nasza druga edycja w ogóle organizowanych zajęć dla dzieci, wychowanków z rodzin zastępczych. I przygotowaliśmy dość bogaty i atrakcyjny program dla naszych wychowanków. W harmonogram zajęć wpisały się aktywności zarówno ruchowe, jak i pozwalające na poznanie nowych miejsc. Jednym z nich była odnowiona siedziba policji czy kręgielnia Mango. Serca dzieci jednak skradł w całości dzień na pływalni miejskiej, który pozwolił na zdobycie nowych umiejętności. Najładniejszy moim zdaniem był basen, najlepiej było. No basen najlepiej było. A co robiliście na basenie? Pływaliśmy, na przykład zjeżdżaliśmy z żalni jakiejś. Ja się przy okazji nauczyłem pływać. No. A jakie inne zajęcia dzieciom podobały się najbardziej? Na basenie. Jeszcze tu byliśmy we Wąbrzynie, byliśmy na kręgielni, byliśmy jeszcze w Toruniu. Graliśmy w różne gry. I w piłkę. Tak, w piłkę. Bawiliśmy się w gąski do domu. I teraz będzie grill. Mi się najbardziej podobał basen. Mi zumba. Zumba? A co tańczyliście podczas dzisiejszego dnia? Tak, jakieś tak się ruszało. Głównym punktem wakacji z PCPR-em była wycieczka do Torunia, która pokazała dzieciom, że uczyć się można również przez zabawę. Byliśmy w Młynie Wiedzy. Później poszliśmy do McDonalda. A w Młynie Wiedzy co was najbardziej zaciekawiło? Nie wszystko. Dla mnie też wszystko było fajne. W każdy dzień najważniejsza była integracja uczestników i wspólna zabawa. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dołożyli wszelkich starań, żeby zapełnić dzieciom czas i pokazać, że aktywne spędzanie wolnego czasu owocuje niezapomnianymi wspomnieniami. Dużo się poznało nowych przyjaciół i ogólnie był fajnie spędzony czas. No bo bynajmniej nie siedzi się w domu i się nie nudzi. Miło czas można spędzić tutaj. Pożegnalne ognisko i taniec na świeżym powietrzu pozwoliły dzieciom podsumować cały tydzień zajęć. Co więcej, każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, żeby nawet podczas roku szkolnego móc wrócić pamięcią do wakacyjnego szaleństwa. Wraz z nowym rokiem szkolnym Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie planuje rozpoczęcie 2 międzynarodowych projektów. Collective Action for Respect and Empathy, poruszający problem wykluczenia społecznego i przemocy
oraz drugi, Communication is an Art, skupiający się na roli komunikacji w społeczeństwie, opartej na wydarzeniach kulturowych. Oba projekty będą realizowane w krajach Europy Wschodniej, m.in. w Rumunii, Łotwie czy Turcji. Dla uczniów biorących udział w przedsięwzięciu powstanie Erasmus Club, skupiający młodzież z obu projektów, dla których udział w inicjatywie będzie z pewnością okazją do poszerzenia horyzontów kulturowych czy doskonalenia umiejętności językowych. W ostatnim czasie nasi wąbrzeźnianie pokazali, czym jest postawa prawdziwego patrioty, upamiętniając wydarzenia sprzed 75 i 80 lat. Pierwszego sierpnia w godzinę W w całej Polsce rozbrzmiały dźwięki syren, upamiętniające wydarzenia sprzed 75 lat. Również wąbrzeźnianie na czele z samorządowcami nie zapomnieli o bohaterach Powstania Warszawskiego. Pod obeliskiem na ulicy Górnej kwiaty złożyli przedstawiciele władz samorządowych, harcerze i pozostali mieszkańcy. Tego dnia żywa była pamięć o historii i szacunek dla poległych. Wartę honorową trzymali przedstawiciele Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Frydek oraz harcerze z 67. Wąbrzeskiego Szczepu Harcerskiego imienia Mikołaja Zryńska. Podczas uroczystości odczytany został rozkaz specjalny Alert Pamięci. My też jesteśmy kamieniami rzuconymi na szaniec. Mamy te same ideały. Nie musimy pięknie umierać, ale czy umiemy pięknie żyć? Lokalni patrioci wspomnieli tego dnia szczególnie zmarłą mieszkankę Wąbrzeźna, Zofię Wojnowską, która doświadczyła bólu i cierpienia Powstania Warszawskiego. Sierpniowe wspomnienie z roku 44 nie należy do łatwych. Pamiętać należy jednak o bolesnej historii, która pozwala wyciągać wnioski na lepsze jutro i obywatelach, którzy kształtują prawdziwy etos patriotyczny. Dziękuję Państwu za obecność w dzisiejszym wydarzeniu, dzisiejszym święcie. Pamiętajmy o tym, co wydarzyło się 80 lat temu. Dziękuję Państwu serdecznie za tak liczne przybycie. Pierwszego września 1939 roku najpierw bombardowaniem Wielunia, a potem ostrzałem Westerplatte rozpoczęła się II wojna światowa. Po 80 latach pamięć o tym katastroficznym wydarzeniu jest wciąż żywa. Podczas uroczystej mszy świętej w wąbrzeskim sanktuarium nasi mieszkańcy wraz z samorządowcami oddali hołd poległym. W ogłoszonych słowach przez księdza Jana Kalinowskiego usłyszeć można było nie tylko o tym, co wydarzyło się we wrześniu 39, ale i o duchu patrioty, który powinien zawsze dbać o dobry byt narodu. Nie możemy mówić, że to czas przeszły albo zawsze. Bo narody, które tracą pamięć, tracą przyszłość, tracą niepodległość. Drugim elementem uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem na Wąbrzeskim Rynku i przy tablicach pamięci. Hołd oddali samorządowcy, delegacje z miejskich i powiatowych placówek, kombatanci i mieszkańcy Wąbrzeźna. Lokalni harcerze przedstawili montaż słowny wprowadzający w wojenny klimat wydarzeń z roku 1939. Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. Rocznice, takie jak ta wrześniowa, przypominają o najtrudniejszych momentach w historii naszego kraju, ale i jednoczą społeczeństwo, oddalają wszelkie podziały oraz uczą pokory i szacunku do przeszłości. Stowarzyszenie Inicjatywa zaprosiło mieszkańców na kolejną imprezę z cyklu Żyj aktywnie i zdrowo. Tym razem to kobiety były bohaterkami tego wydarzenia. 4 sierpnia Stowarzyszenie Inicjatywa zorganizowało drugi event Żyj aktywnie i zdrowo. Tym razem kobiety były bohaterkami imprezy, która pozwoliła odkryć sekrety piękna i kobiecości. Stwierdziłyśmy, że warto by było coś takiego zrobić, żeby te kobiety tutaj przyszły, porozmawiały, może ze specjalistami podczas prelekcji dowiedziały się pewnych informacji, a między innymi no my też, że tak powiem, żebyśmy trochę czerpnęły jakiejś dodatkowej wiedzy. Podczas wydarzenia przeprowadzone zostały prelekcje z profesjonalistami w swoich dziedzinach. Wykłady poruszały tematy najważniejsze dla przedstawicielek płci pięknej. Mogły dowiedzieć się co nieco o zdrowym żywieniu, naturalnej pielęgnacji ciała, emocjach, nawykach i porozmawiać o tym, jak być silną, pewną siebie i odważną, żeby osiągnąć sukces. A jak wiemy, nie zawsze kobiety miały w życiu najłatwiej. Moje pokolenie i zresztą teraz młodsze osoby nie mają gdzie się tego nauczyć. I ja sama przeszłam długą drogę, żeby otwarcie o tym mówić i chciałabym zachęcić kobiety, żeby były pewne siebie, żeby się rozwijały, bo po prostu jesteśmy tego warte. Zajęcia pilatesu czy zdrowego kręgosłupa pokazały kobietom, jak pozwolić
sobie na chwilę relaksu podczas codziennych zajęć. Rady z ust profesjonalistki zwróciły szczególną uwagę na względy zdrowotne ćwiczeń rozluźniających i poprawiających stan mięśni, dzięki którym można polepszyć samopoczucie i jakość życia. Wracam do pozycji i delikatnie zmiana teraz na drugą stronę. Uzupełnieniem eventu była wystawa malarstwa i rysunku, której głównym celem było przedstawienie natury piękna kobiet. Poprzez światło pokazuje, że normalne Polki, które nas otaczają, to są piękne kobiety. Tylko to wszystko zależy od momentu, od czasu, od oświetlenia i również od tego, żebyśmy na chwilę z dystansem spojrzeli na codzienność, na rutynę. Mimo że impreza skierowana była głównie do przedstawicielek płci pięknej, to zajęcie znaleźć mogli również pozostali mieszkańcy. W trakcie całego eventu stwierdziliśmy, że musi być to dla wszystkich, niezależnie od wieku, bo i też dla dzieci mamy przygotowane atrakcje i dla mężczyzn turniej piłki plażowej. Że myślę, że dla każdego coś dobrego. Zabawy z animatorkami, malowanie twarzy, zaplatanie warkoczyków, a także konkursy, wśród których znalazła się propozycja szkoły językowej Progres. Jaki jest sekret kobiecości? Zapraszamy panie, panów, dzieci, młodzież do odpowiedzi na to pytanie. Do wygrania mamy 3 vouchery na 3-miesięczny kurs języka angielskiego, które można przekazać członkowi rodziny czy znajomym. Była to również okazja do zaprezentowania oferty szkoły dla zainteresowanych mieszkańców. Zajęcia dla dzieci, dla dorosłych, dla nastolatków. Mamy zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe, do południa, po południu, wieczorem, w językach obcych, takich jak język angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański i teraz mamy nowość od tego roku, język chiński. Niedziela na plaży zgromadziła szerokie grono odbiorców, co również doceniają lokalne władze. Na te imprezy przychodzą mieszkańcy miasta. Mieszkańcy miasta mogą się na tych imprezach zintegrować, mogą z sobą porozmawiać. Oczywiście mogą poznać pewne nowe rzeczy, tak jak na dzisiejszej imprezie. Tego typu spotkania pozwalają uczestnikom spędzić aktywnie czas w gronie rodziny i przyjaciół, a wakacyjna aura daje ku temu doskonałą okazję. Podczas organizacji wydarzeń wakacyjnych nie zabrakło również miejsca dla fanów motoryzacji. Wąbrzeska delegatura Automobil Klubu Toruńskiego w trakcie wakacji zorganizowała imprezy dla pasjonatów motoryzacji. Jedną z propozycji był Drag Race, który odbył się 11 sierpnia na wąbrzeskim boisku Malta. Tego dnia uczestnicy mogli zobaczyć wyścigi aut w niecodziennym wydaniu. Skąd pasja i dlaczego zdecydował się pan wziąć udział w dzisiejszej imprezie? Kolega mnie namówił do tego i tak od 2 lat jeżdżę już. Przygotowania do takiego rodzaju wyścigów są kluczowe, żeby skończyć bieg z zadowalającym czasem. Ja już jestem któryś raz, także przygotowania nie idą od początku, bo już samochód generalnie jest przygotowany, ewentualnie naprawy, które się wdrożyły w poprzednich wyścigach. To przed tym wyścigiem jedynie zawieszenie z tyłu do poprawy. Wąbrzeski Drag Race przyciąga gości z całego województwa, którzy nie tylko chcą sprawdzić swoje umiejętności, ale i spędzić czas z innymi pasjonatami tego sportu, czy wymienić doświadczenia. A jakie wrażenia odnieśli w Wąbrzeźnie? Myślę, że dobrze. Dojechaliśmy na... Techniczny tor, fajnie tak. Było. Fajne było, tylko ślizga się. Można poszaleć, się pobawić, trochę jazdy technicznej. I na razie daliśmy radę jako pierwsi. Drugą propozycją dla zwolenników motoryzacji był offroad, zorganizowany ostatniego dnia sierpnia. Tym razem uczestnicy musieli pokonać trudne, podmokłe tereny, wykazując się niemałymi umiejętnościami. Teren może nie jest tak podmokły, jak był na wiosnę, ale jest równie grząsko, jednak te bagna tutaj są wymagające, nie wszędzie na pewno wjedziemy, bo już widzieliśmy, że nie na nas samochód po prostu. Poziom jest wysoki. Kilka ciekawych bagien, jakieś tam fajne techniczne podjazdy, ogólnie bardzo fajnie. No, moglibyśmy jechać, ale już nie chcemy tam na siłę po prostu dalej kontynuować. Ogólnie bardzo fajnie, jesteśmy zadowoleni. Przygotowanie offroadu wymaga od organizatorów wiele pracy przed samymi zawodami. Czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników jest dla nich najważniejszym zadaniem, bo jak sami przyznają, jest ono najbardziej istotne. Wyznaczanie trasy skończyliśmy wczoraj o godzinie 24 w nocy. Dzisiaj już były też rano o 5 wyznaczanie następnych punktów. Także jest co robić dla sędziów. Organizowane wydarzenia obalają mit, że tylko mężczyźni interesują się samochodami i motoryzacją. Podczas imprez nie brakowało również przedstawicielek płci pięknej, które okazały się równie dobrymi kierowcami i pasjonatkami. Zaraziłam się tym wszystkim teraz, mechaniką całą tego wszystkiego od chłopaka, więc mam nadzieję, że to będzie trwało. Czyli podzielacie Państwo pasję? Tak, zdecydowanie. W
trakcie tych dwóch imprez zostali wyłonieni najlepsi kierowcy, ale to jednak nie zwycięstwo było najważniejsze. Duch walki i zawody fair play zdominowały motoryzacyjne wydarzenia. Sierpień był ważnym miesiącem dla wszystkich wierzących, bo to wtedy odbyła się m.in. piesza pielgrzymka na Jasną Górę. 15 sierpnia przy parafii pod wezwaniem świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza odbył się festyn rodzinny w ramach obchodów dożynek parafialnych. Tego dnia na mieszkańców czekało wiele atrakcji. Pierwszą z nich była prelekcja doktora Roberta Zadury, dotycząca szczegółowej biografii ojca Kolbe. Oprócz tego pobliskie ulice zapełniły się rozmaitymi straganami, wśród których można było znaleźć te dotyczące zdrowia, jak i te z domowymi wyrobami pań z koła gospodyń wiejskich z Czysto Chlebia. Znalazło się również coś dla miłośników historii i zabytkowych militariów. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, którzy tego dnia mogli bawić się w zakątku radości. „140 osób, ale każda z nich z inną intencją i innym nastawieniem. Jak każdy z nich przyznaje, pielgrzymka to jedno z tych doświadczeń, które trzeba przeżyć przynajmniej raz w życiu. Super atmosfera po pierwsze, po drugie wspaniałe przeżycie pielgrzymka i myślę, że każdy powinien tego spróbować, bo dostaje się takie doświadczenie życiowe. To jest moja druga pielgrzymka, wcześniej byłem w zeszłym roku i mi się spodobało, że przyszedłem w tym. Ja idę na pielgrzymkę, ponieważ to jest czas łaski, który napędza na cały rok. Ja zachęciłam swoich rodziców i dzisiaj idą po raz pierwszy. No idziemy całą rodziną. Poszłam na swoje 50. urodziny rok temu. No i tak mi się spodobało, że idę drugi raz. Super, bardzo fajnie. Czyli jako prezent? Jako prezent sobie zrobiłam rok temu. No ale prezenty będą się powtarzać, dopóki starczy sił. W dniach od 11 do 12 sierpnia odbyła się kolejna piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Wąbrzeska Grupa Zielona po raz ostatni wyruszyła pod opieką księdza Bartłomieja Surdykowskiego. To jest moja ostatnia pielgrzymka jako przewodnika tej grupy ziemi chełmińskiej Grupy Zielonej. Dla którego organizacja pielgrzymki zawsze była sporym wyzwaniem. To jest przedsięwzięcie, gdzie trzeba znaleźć i sponsorów, i znaleźć czas na organizację, na przygotowanie, bo potrzeba do tego cały zastęp ludzi, aby dobrze to przygotować. Mimo że organizacja pielgrzymek wymaga sporego wysiłku włożonego w przygotowania, to ksiądz Surdykowski uważa je za jeden ze swoich większych sukcesów. Jeden z sukcesów, który na koniec też owocował ilością ludzi uczestniczących w tym wydarzeniu, bo w tym roku na pielgrzymce i w zeszłych latach było nas aż 140. Jednak organizacja pielgrzymek to nie jedyne przedsięwzięcie podczas 5-letniej posługi księdza Bartłomieja w naszym mieście. Przez ten czas jednoczył młodzież i całe rodziny i dlatego życzymy mu pomyślności na duchowej ścieżce w nowym miejscu. Szersze podsumowanie działalności księdza Bartłomieja w propozycjach programowych, a już teraz przenosimy się do placówek oświaty, w których wrzesień nie był tak spokojny jak co roku. Dla szkół ten czas był pełen znaczących zmian. Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego przyniosło ze sobą wiele zmian w wąbrzeskich szkołach. Przed dużym zadaniem stanęły szkoły średnie, które w związku z reformą oświaty musiały przygotować się na przyjęcie podwójnych roczników. Nigdy nie mieliśmy wątpliwości, że podołamy, gdyż w tej szkole uczyło się swego czasu wielu, wielu więcej uczniów. Więc jeszcze póki co nie mamy poważnych problemów, nie mamy perturbacji i na pewno plan dla uczniów będzie w miarę przyjazny. Mimo to uczniowie liceum obawiali się nietypowych godzin w planach lekcji, o czym można było usłyszeć w mediach. Jednak te pozostaną w takim samym systemie jak w latach ubiegłych, bez względu na spory wzrost liczby uczniów. W zeszłym roku mieliśmy uczniów 166, a na ten moment mamy 246. 8 klas 246 uczniów, więc mniej więcej o 1/3 liczba uczniów w naszej szkole wzrosła. Dla pierwszoklasistów nowy rok szkolny to także nowa szkoła. Dlatego zapytaliśmy ich o nastawienie w tym szczególnym dla nich dniu. Jak twoje nastawienie przed nowym rokiem szkolnym? Jest okej. Poznałem fajną klasę, będzie super. Bardzo pozytywnie. Jestem zadowolona, że zacznę tutaj swoje nauczanie. No ale niestety smutno, że wakacje już się skończyły. A twoje? No również, smutno, że wakacje się skończyły, ale wybraliśmy profil humanistyczny i mamy nadzieję, że to dobry wybór. W sumie cieszę się, że już jest koniec wakacji, bo już mi się trochę nudziło w domu, ale mi się bardzo nie chciało robić tej szkoły, że nowa szkoła i te sprawy, ale mam
nadzieję, że będzie fajnie. Uczniom klas pierwszych kilku złotych rad, jak przeżyć pierwsze miesiące w nowej placówce, przekazał ich starszy kolega. Żyjcie dobrze z nauczycielami, to na pewno, bo oni chcą z wami dobrze żyć, więc im nie przeszkadzajcie. W każdym razie w większości na pewno. Zastanówcie się dobrze, co na rozszerzenia sobie wybierzecie. To wszystko nie jest takie trudne, jak wam się może wydawać, więc pozytywnie i do przodu. Zmiany zaszły także w szkołach podstawowych. Starsze roczniki z dwójki od tego roku będą uczyły się w murach poprzedniego gimnazjum. 30 sierpnia, dzień przed wygaszeniem gimnazjum nr 1, w Urzędzie Miasta odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru tej szkoły. Na ręce burmistrza Tomasza Zygnarowskiego oraz wiceprzewodniczącego Rady Miasta Edwarda Wieraka złożył go poczet sztandarowy placówki. Poczet sztandarowy wstąpił. Podczas spotkania burmistrz podziękował Ewie Sajkowskiej, pełniącej obowiązki dyrektora, za prowadzenie gimnazjum przez ostatnie 2 lata. Dzisiaj serdecznie dziękuję pani dyrektor, panią dyrektor, pocztowi sztandarowemu za przekazanie tego niezwykle ważnego symbolu. Z kolei w szkole podstawowej nr 3 nowy rok szkolny uczniowie rozpoczęli uroczystym apelem. Gościem specjalnym uroczystości był Wiesław Gajewski, emerytowany nauczyciel i przyjaciel placówki. Niech to spotkanie w Wąbrzeskiej Trójce i w wielu innych szkołach w Polsce z przedstawicielami wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończy ich przerwaną przed 80 laty edukacją. Po odśpiewaniu hymnu zgromadzonych przywitały nowa dyrektor Agnieszka Lepisz i wicedyrektor Agata Ronowska. W Wąbrzeskiej Trójce rok szkolny 2019-2020 przywitało niecałe 600 uczniów. Wszystkim przedszkolakom, uczniom, nauczycielom i pracownikom oświaty życzymy udanego i owocnego roku. Jeszcze przez 2 tygodnie możemy głosować w budżecie obywatelskim, w którym znajduje się projekt zakładający doposażenie naszej telewizji. Już od 1 sierpnia rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego, w którym to i my zdecydowaliśmy się wziąć udział. Dlaczego warto oddać na nas swój głos? Projekt pod nazwą Nowy Wizerunek i Doposażenie Miejskiej Telewizji Kablowej zakłada zakup profesjonalnego sprzętu do obróbki audio i wideo oraz montażu, a także odświeżenie szaty graficznej, czyli czołówki i loga. Co to zmieni? Przede wszystkim będziemy tworzyć relacje z wydarzeń w ciekawszej i bardziej zaawansowanej formie, a nowa oprawa graficzna uatrakcyjni jej odbiór. Dlatego od 1 sierpnia postaw krzyżyk przy naszym projekcie, aby zmieniać miejską telewizję kablową na lepsze. Wakacyjna aura sprzyjała imprezom na Wąbrzeskim Podzamczu. Dziś w Karnecie Kulturalnym relacje m.in. z rokowiska, pleneru malarskiego i koncertu poezji śpiewanej. Chociaż czas wakacyjnego odpoczynku już za nami, to jednak my z telewizyjną kamerą postanowiliśmy przypomnieć Państwu, jak bawiły się Wasze pociechy w Wąbrzeskim Domu Kultury. Tym razem warsztaty przeprowadzone zostały przez studentów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dużym zainteresowaniem cieszyły się różnego rodzaju zadania związane z zaprogramowaniem robotów, a także ich obsługą i sterowaniem przez specjalną aplikację. Wtedy się nim ruszało, rysowało się, wtedy jeździł po tym tablecie i wtedy musieliśmy jeszcze dobić taki mały tor, przejechać nim. Robiliśmy roboty z butelek i różnych takich materiałów, odpadów. Tego rodzaju zajęcia sprzyjają m.in. rozwojowi emocjonalnemu, poznawczemu i społecznemu dziecka. To także dobry sposób na aktywne spędzenie kilku dni wakacji. Czasami, kiedy się nudzi w domu, no to można tutaj po prostu przyjść, się pobawić z innymi dziećmi. Można się zapisać na przykład i się bawić tam w różne rzeczy, tu zabawy. Oczywiście oprócz świata informatyki oraz nowoczesnych technologii nie zabrakło zabaw animacyjnych. Bo przecież nauka przez zabawę to najlepszy sposób na przyswajanie wielu ważnych informacji. Ponadto tradycyjnie już WDK odwiedzili aktorzy Teatru Krak Art. Tym razem zaprezentowany został spektakl Magiczna Kraina Czarnoksiężnika Ozona. Przecież to on znalazł sposób, jak pokonać złą wiedźmę, prawda?
Organizatorzy dziękują za wspólną zabawę. Idę przez miasto za dnia, krawężnik, chodnik, trawa. 10 sierpnia na amfiteatrze rozbrzmiały klasyki rocka. Wąbrzeskie rokowisko zgromadziło najwytrwalszych fanów i było prawdziwą ucztą dla duszy, która przypomniała o ponadczasowości muzyki lat 80. i 90. Na tym się muzyka zrodziła. Stary Cream, Eric Clapton, Jimi Hendrix, mistrzowie gitar po prostu, którzy zapoczątkowali wszystko. Do dziś dzień gra się na ich sprzęcie, ludzie po prostu jak stare samochody. Marzą o takim sprzęcie, który kiedyś był, powiedzmy 40 lat temu, albo można powiedzieć jeszcze wcześniej. Mamy na pewno dużo klasyków z zakresu hard rocka, heavy metalu. Będzie dużo AC/DC, bo dostaliśmy sygnał, że Wąbrzeźno lubi AC/DC, w związku z czym postanowiliśmy się do tego solidnie przygotować. Będzie trochę Black Sabbath, który jest dla nas najważniejszym zespołem. Sobotniego wieczora w Wąbrzeskim Amfiteatrze miejsca nie zabrakło również na klasyki polskiego rocka. Utwory Kazika czy Kultu są nieodłącznym elementem koncertów jednego zespołu. Który pobudził wspomnienia i sentyment prawdziwych nestorów muzyki. Kazika można grać długo, bo publiczność, jak występujemy, oczekuje różnych numerów, tych hitów, jak i gdzieś tam wyszukanych z dawnych płyt, ale nie da się wszystkiego zagrać. Jest tego za dużo tej twórczości. Kazik za dużo napłodził numerów. Historie zespołów są różne, ale mają wspólny mianownik. Każdy z nich powstał z miłości do muzyki. Dlatego artyści decydują się na tworzenie własnego dorobku artystycznego, który podbił niejedno wąbrzeskie serce. Będziemy dzisiaj grać swój autorski materiał z naszej debiutanckiej płyty i też kilka utworów z płyty, którą mamy nadzieję niedługo nagramy naszego drugiego albumu. Mamy nadzieję, to będzie klasyczny rock, więc mamy nadzieję, że jest rockowisko, więc mamy nadzieję, że tym osobom, które przybyły na rockowisko, ten materiał będzie się podobać. Radość muzykom daje nie tylko granie, ale i publiczność, które, jak się dowiedzieliśmy, odgrywa pierwsze skrzypce podczas występu. Brawa, owacje dają prawdziwy zastrzyk energii na kolejne minuty grania oraz są najlepszym podziękowaniem dla artystów. Dla nas też jest ogromna frajda, kiedy możemy wyjść na scenę, trochę poszaleć, pobawić się z ludźmi, kiedy widzimy żywą reakcję osób, które przychodzą na nasze koncerty. Wąbrzeskie rokowisko zebrało prawdziwą śmietankę muzyki i jej fanów. To był wieczór pełen wzruszeń, powracania do przeszłości, lat młodości z sentymentem i może nawet łezką w oku. Kilka godzin dobrych koncertów zapadnie uczestnikom na długo w pamięci. A na pewno do następnego rokowiska. Kapela Lisewianie była jedną z grup muzycznych prezentujących się podczas przeglądu kapel podwórkowych w Wąbrzeźnie. Piękna słoneczna pogoda oraz wakacyjny klimat sprawiły, że Podzamcze wypełniło się miłośnikami tego rodzaju muzyki. W tym roku gościliśmy w Wąbrzeźnie cztery zespoły, które swoim repertuarem podtrzymują tradycję kapel podwórkowych. Wiele z nich już nie po raz pierwszy zaszczyciło nas swoją obecnością. Ze sceny amfiteatru płynęły między innymi melodie ludowo-biesiadne, które wtapiały się w wakacyjny klimat letniego popołudnia. Wąbrzeźno tradycyjnie już reprezentował zespół Wesoła Ferajna, działający w strukturach Wąbrzeskiego Domu Kultury. Udział w tego rodzaju imprezie jest dla artystów nie tylko okazją do wspólnego śpiewania i wymiany doświadczeń, ale także możliwością zareprezentowania swojego dorobku przed szeroką publicznością. Na zakończenie przeglądu wszystkie grupy muzyczne otrzymały z rąk dyrektora WDK Gizeli Pijar pamiątkowe dyplomy i puchary. Czekamy na Państwa za rok.
Wystawą prezentującą efekty adeptów sztuk plastycznych zakończył się kolejny już siódmy miejski plener malarski. Cztery dni kilkuosobowa grupa szlifowała swój warsztat malarski pod okiem warszawskiego artysty malarza Andrzeja Sobczyka. O to, co było motywem przewodnim tegorocznego spotkania w Wąbrzeźnie, zapytaliśmy prowadzącego zajęcia. Tegoroczny plener podzieliliśmy na dwa tematy. To było, pierwszy temat obejmował prace plenerowe, tutaj motywy wokół Podzamcza. I drugi temat to była praca z wyobraźnią. Praca w plenerze niewątpliwie uwrażliwia na otaczające nas piękno przyrody, jak również pozwala kształtować zmysł obserwacji. Tegoroczne warsztaty poświęcone zostały m.in. na pracę z wyobraźnią, tak ważną w twórczości plastycznej. Tym razem uczestnicy zmagali się z ukazaniem terenu Podzamcza, gdzie próbowano pokazać piękno wąbrzyskiego krajobrazu, m.in. na tle jezior otaczających miasto. Przede wszystkim chciałbym uczestnikom rozmysłowić, że kolor na obrazie tworzymy wyobraźni, że niebo niekoniecznie musi być niebieskie, a trawa niekoniecznie musi być zielona. Praca przy sztaludze pozwala na wzajemną inspirację twórczą, a także wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Jest to niewątpliwie dobry sposób na pogłębianie tajników malarstwa przekazywanych przez wybitnego artystę. W spotkaniu udział wzięło 10 amatorów malarstwa, którzy przelewali na płótno wytwory własnej wyobraźni. Niektórzy artyści są już w naszym mieście kolejny raz. A co daje im udział w tego rodzaju inicjatywach? Poszerza taką twórczą świadomość. Można znaleźć coś, czego wcześniej nie było i nagle to się pojawia i można to wziąć i wykorzystać to dalej, więc dla mnie to jest bardzo wiele, bardzo, bardzo dużo ciekawych wskazówek. Ja jestem wręcz zadowolony, że już mogę tu przyjechać. Poszerzam swoje wiadomości, uczę się cały czas. Mimo wszystko to nie jest tak, że człowiek wszystko wie. Wizyta u Was jest czymś takim, co poszerza moje horyzonty. W tym roku wśród uczestników pleneru znaleźli się również nieco młodsi amatorzy malarstwa, którzy chętnie i z dużym zaangażowaniem korzystali z rad mentora. Na pewno nauczyłam się malować z wyobraźni i dowiedziałam się, co robić, kiedy nie ma się weny, a chce się coś namalować. I chociaż nie wszyscy urodzili się artystami, to odrobina talentu, chęć nauki i zmysł artystyczny wystarczą, aby stworzyć obraz będący autorską interpretacją rzeczywistości. Coraz bliżej nam do siebie, coraz bliżej nam do ciszy, wykrzywione lustro snu odsłania twarz. Prawdziwą ucztą dla duszy wszystkich wrażliwców był koncert poezji śpiewanej, który odbył się 24 sierpnia. Na deskach Wąbrzeskiego Amfiteatru zagrał zespół Wszystkiego Najlepszego z Bydgoszczy i Czerwony Tulipan z Olsztyna. Dzisiaj zagraliśmy bardzo szeroki repertuar. Nasz zespół powstał dawno temu, ale mieliśmy bardzo długą przerwę i po tej przerwie w ciągu ostatniego półtora roku powstało piosenek przynajmniej kilkanaście i pomieszaliśmy stare piosenki z zupełnie nowymi. Tutaj były prawie że premiery niektórych naszych utworów. Podczas występu można było zauważyć żywo reagującą publiczność. Wspólny wieczorny śpiew zbliżył naszych gości z mieszkańcami, a jak się okazuje, bydgoskie grono muzyków jest sercem z Wąbrzeźnem od lat. Założyliśmy zespół, który jest bardzo mocno związany z waszym miastem. Mogę powiedzieć, że pierwszy tekst, kiedy nie byliśmy jeszcze zespołem, dostałem od poetki wąbrzeskiej waszej, wspaniałej, znanej w całej Polsce, Aleksandry Bacińskiej. Jako drugi na estradę wszedł zespół Czerwony Tulipan, porywając wąbrzeską publiczność już na dobre w muzyczną podróż do świata poezji. Najbardziej intrygującym punktem koncertu były krótkie wierszyki jednej ze śpiewających. Zmiażdżone szczęście przez brzeszczot, pieszczot, rzucone w mrok, szczęście zmiażdżone przez dżolek. Ja w ogóle uwielbiam kabaret i zawsze w stronę kabaretu mnie tak ciągnie, nawet w zespole mówimy, że każdy robi specjalizację w naszym zespole. Krysia w takich dramatycznych pieśniach, chwytających za serce, takich przejmujących. Ja jestem odpowiedzialna za pion kabaretowy, a Stefan po prostu to wszystko łączy i on się zajmuje tak zwaną obyczajówką. Elementem zbliżającym publiczność z występującymi były główne tematy tekstów. Poruszyły sprawy codzienne połączone z filozoficznymi refleksjami i afirmacją świata. Jedyne co mam, to słudzenia, że mogę je mieć. Poprzez harmonijnie skomponowane dźwięki muzycy mogli oddać piękno poezji i przedstawić je w pełnej okazałości. Tacy sami ludzie jak my
siedzą na widowni. I to jest piękna rozmowa, ponieważ wydaje nam się, że mówimy o rzeczach ważnych, o energiach, które powinny nam towarzyszyć, o naszych wyborach życiowych, o filozofii naszej życiowej. Mówimy o ważnych rzeczach, jeśli z drugiej strony dostajemy reakcję, która mówi o tym, że też tak sądzimy. Sierpniowy koncert poezji śpiewanej zebrał niemałą grupę fanów i pozwolił uczestnikom na oddanie się w całości sztuce. Występujący nawiązali wspaniałą więź z mieszkańcami, która zaowocuje w przyszłości następnymi koncertami. Jestem w ogóle zauroczona tym miejscem, bo piękny jest amfiteatr, piękne tu jezioro i te okoliczności przyrody są naprawdę urocze i trochę podobne do Olsztyna, bo my mamy w Olsztynie też wiele jezior, więc jak tu przyjechaliśmy, od razu się poczuliśmy jak w domu i w związku z tym pozdrawiamy serdecznie wszystkich mieszkańców. Za każdy pocałunek zapłać albo wróć. ...24 sierpnia Czarny Krążek zorganizowany w plenerze zamknął cykl muzycznych spotkań w stylu retro nad Wąbrzeskim Jeziorem. Tym razem Paweł Maus zadedykował melomanom utwory kończące lato i wakacyjny czas. Melodie lat 60. i 70. budzą nie tylko wspomnienia i nostalgię, ale również dla wielu są powrotem do lat młodości. Oryginalna sceneria Wąbrzeskiego Podzamcza i charakterystyczny szelest płyt winylowych sprawiają, że fajfy w plenerze znalazły swoje stałe grono odbiorców. Po wakacyjnej przerwie wracamy do spotkań z Czarnym Krążkiem w Wąbrzeskim Domu Kultury, o czym informować Państwa będziemy w kolejnych programach lokalnych. Huczną imprezą na amfiteatrze pożegnano minione wakacje. Tego dnia na Wąbrzeźnian czekały atrakcje głównie muzyczne, koncert uczestniczki programu The Voice of Poland Sylwii Kwasiborskiej, oraz wyczekiwany przez wszystkich występ znanej grupy disco-polowej Bajera. Podczas imprezy nie zabrakło również konkursów dla publiczności oraz krótkiego podsumowania ostatniego, intensywnego okresu. Była poezja śpiewana, był rok, była Ania Dąbrowska, były żółki, także bawiliśmy się praktycznie co dwa tygodnie. Ponadto w tym czasie odbyło się ponad 30 różnych wydarzeń i imprez kulturowych. Zwieńczeniem pożegnania wakacji była zabawa taneczna do białego rana z DJ-em Ramzesem. Dla całego amfiteatru! Dydaktyczna ścieżka przyrodnicza okalająca Wąbrzeski Dom Kultury co roku powiększa się o nowe elementy edukacyjne. W czwartym etapie zadania dofinansowanie przeznaczone zostało na zakup urządzeń technicznych do realizacji ekoprogramów edukacyjnych w ramach istniejącej przyrodniczej ścieżki dydaktycznej w Wąbrzeźnie. Dzięki uzyskanym środkom Dom Kultury zakupił komputer przenośny z oprogramowaniem, projektor multimedialny oraz stolik pod projektor. Dzięki tym urządzeniom prowadzone zajęcia mogą być dużo bardziej atrakcyjne i rozbudowane poprzez szeroki zakres dostępu do źródeł informacji. Ponadto w ramach zadania zostały zakupione 3 przyrodnicze gry planszowe, które są atrakcją dla małych ekologów. Zbliżająca się jesień będzie niewątpliwie okazją do wspólnych rodzinnych spacerów. Jednym z miejsc, do którego Państwa już dzisiaj zapraszamy, to właśnie skwer zieleni znajdujący się wokół Wąbrzeskiego Domu Kultury. Na terenie Zieleńca znajdują się m.in. terenowe gry edukacyjne, budki lęgowe dla ptaków, rzeźbione kolorowe grzyby wraz z tabliczkami informacyjnymi oraz inne elementy edukacyjne dla wszystkich miłośników przyrody. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. To już wszystkie tematy w tym programie. Na kolejne wydanie zapraszamy tradycyjnie za tydzień w środę. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.